To cóż, proszę Państwa, tak na zakończenie. Czekaliśmy i nie doczekaliśmy się, żeby tam na przykład zszedł pan wójt gminy tu w Klukowie, czy kierownik tego GOK-u i zaprzeczył tego, co tutaj było powiedziane w ich kierunku. O ich niezgodnym z prawem działaniu, wręcz przestępczym. Także cóż, apel do tych osób, które ten filmik otrzymają, czy to będzie pan prezydent, czy premier, czy marszałek, także tu w imieniu kolegi, jak i innych na pewno to osób pokrzywdzonych, którzy nie wiedzieli nawet o tej manifestacji, że po prostu będzie przeprowadzona szczegółowa kontrola w tym urzędzie gminy, szczególnie tutaj działania wspólnie w porozumieniu, na przykład, nie wiem, może naczelnik gminy, znaczy naczelnik, przepraszam, te czasy, wójt, prawda, a chociaż epoka została, prawda, nazwy się pozmieniały, ale system działania po prostu nadal taki sam. Kolesiostwo, układy, układziki, także mniejsza czy większa instytucja po prostu mi to się nie podoba, na przykład, no nie wiem, może to tłumaczy, że niedawno remont budynku, prawda, zrobiony, nie ma szyldu, nie mogłem tego znaleźć, no nie ma polskiej flagi na maście, masz pusty stoi, no jest masakra, to ja może swoją jedną zostawię tu dla pana wójta, niech wywiesi, niech to wiadomo, że jest polski urząd, a nie jakiś tam, nie wiem, może jakąś inną flagę pewnie może wywiesił, no są takie orientacje, że polska flaga to im przeszkadza, woleliby tęczową albo unijną tylko, także podejrzewam, wracając do tematu, że wiele osób tu jest pokrzywdzonych, prawda, w tej gminie podejrzewam, także wnoszę, proszę, wręcz się domagam jako suweren, jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, ojciec pokrzywdzony, dzieci, jak i tak tu i mój kolega Tomasz Wojno, o przeprowadzone szczegółowej kontroli dla dobra do tego społeczeństwa, przede wszystkim bezbronnych tych dzieci, jak i osób starszych, już schorowanych, jak tu kolega Antoni opowiadał, prawda. Także panie Tomek, proszę, także się potwierdziło to, co tutaj powiedziałeś o tych przestępczych działaniach GOK-u z tym, jak to, z komornikiem, panem Mieczysławem Joduszewskim, tutaj w Zambrowie, chociaż nie jego rewir przyszedł tu, no mówię, to jest masa przestępstw, także jakiś neutralny prokurator dobrze by się znalazł i by to trochę przetrząsł, sobie fajnego gnoju trochę, że tak powiem brzydko, tutaj wyniósł, wytrząsł i z pożytkiem dla tego społeczeństwa. Także kończąc, wiadomo, Zambrów kawałek drogi, tam kolejna manifestacja, jedziemy do, no chciałbym powiedzieć dobroczyńcy, ale jedziemy do złoczyńcy pana Mieczysława Mioduszewskiego i niech pan teraz się nie czuje taki bezkarny, bo pan ma brata prokuratora rodzonego, to pan chyba bodajże Marek Mioduszewski, prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zambrowie i można tutaj domniemać, przypuszczać, że po prostu pana braciszka kryje, prawda? Także dziękuję osobom, które przyszły, poglądały, popatrzyły, poczytały moje marzenia i mam nadzieję, że instytucje po prostu zwierzchnie tego ośrodka tutaj, jak i tej urzędu gminy po prostu zareagują odpowiednio, prawda? Także dziękuję, pozdrawiam, Stanisław Milewski i z Tomaszem Wojno z podurzędu gminy w Klukowie. Klukowo na ziemi podlaskiej. Pozdrawiam, zdrówka, przyjemności, najlepszego życia, oczywiście ludziom dobrym i uczciwym.